Czy kultura się opłaca? To dość przewrotny temat mojego wystąpienia. Oczywiście, że tak, ale od razu dodam, nie zawsze. I nie zawsze ta opłacalność jest z najwyższej próby. Czy opłaca się debatować o kulturze? Zdecydowanie tak. I to, że taka debata po raz pierwszy odbędzie się w Rybniku, jest wartością. Już dziś mogę zaprosić wszystkich tych, którzy są zainteresowani i kulturą, i debatą o niej.